Witam Was serdecznie. Jak zapowiadałem na filmach wcześniejszych, że będziemy robić barierki balkonowe. Właśnie na ten czas zaczynamy spawać. Całe przygotowanie przed pracą zaczynamy od postawania nóg. W tym akurat przypadku będą nogi skręcane z kształtownika 40x20. Znacie już to rozwiązanie z moich poprzednich filmów. Jak widzicie, tych nóg jest, jest kształtowników 70, nóg będzie 35, bo na jedną kompletną nogę przypada dwa takie kształtowniki. Oczywiście te kształtowniki musimy zawiercić, aby móc je później skręcić śrubami, w tym celu, aby ułatwić, przyspieszyć samo punktowanie. Przygotowałem pilśnię, w której wywiercę otwory i pilśnia ta posłuży nam za szablon. I to będzie szablon nie do trasowania, lecz od razu przez ten szablon będziemy punktować. Wykorzystamy w tym celu punktat automatyczny. Myślę, że jest okazja dobra, aby przetestować ten sprzęt przy większej ilości, bo jest tu trochę trasowania. Mamy rozmierzone już otwory, to znaczy punkty do wiercenia od dołu i od góry 50 i środek 560, czyli połowa. Warto tak to rozmierzyć, aby to było symetryczne, żeby my nie musieli myśleć, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Wtedy są niepotrzebne pomyłki, a tak, jeżeli zawiercimy to czy w ten sposób, czy odwrotnie, ma nam to pasować. Pilśnię mamy napunktowaną, teraz przewiercimy trójeczką, trójką wiertłem. Czym mniejsze wiertło, tym dokładniejsze będzie punktowanie. Zauważcie, że punktak, no każdy punktak zakończony jest stożkiem. Także ten stożek, on nam będzie jeszcze dodatkowo ten otwór wyśrodkuje nam i miejsce punktowania będzie dokładnie miejscem środkiem otworu nawierconego. Szablon nasz jest już przewiercony. Punktak tylko minimalnie wychodzi poza szablon, czyli ten stożek nam wypośrodkowuje to i mamy pewność, że dokładnie w środku będzie napunktowane. Przykładamy nasz szablon. Aha, zwiększymy siłę docisku. Przykładamy nasz szablon. I w ten sposób mamy już napunktowany kształtownik. Możemy teraz go punktować jeszcze od drugiej strony. Ewentualnie wiercić już na przeszczał. Ja nie zwróciłem uwagi wcześniej i planowałem punktować z dwóch stron, ale widzę, że szew, czyli zgrzew, łączenie kształtownika mamy na boku, na krawędzi 20, na krawędzi tej wąskiej, więc powierzchnię szeroką z jednej strony, jak i z drugiej strony mamy czystą, bez szwa, więc wiercenie na przeszczał na pewno będzie zakończone powodzeniem, ponieważ w momencie, kiedy szew mamy, może inaczej, w momencie, kiedy wiercimy przez właśnie ten szew, bardzo często wiertło nam ucieka. Ucieka, ponieważ no, szew jest wystający, poza tym dodatkowo jeszcze w tym miejscu stal jest twardsza i to wiertło zawsze gdzieś tam powędruje w inne miejsce. Ale jeżeli jest taka sytuacja, jak tu mamy w tej chwili, że mamy szew na krawędzi niewierconej, więc oszczędzę sobie sporo pracy, będę to trasował, punktował z jednej tylko strony, a wiercił będę to już na przeszczał. Ważne, żeby
podłożyć sobie na stole wiertarskim równe jakieś dwa klocki, dwa profile, ewentualnie może to być płyta. Nigdy nie wiercę na stole, żeby nie dziurami, zawsze coś podkładam, ale to, co podkładamy, musi być równe, żeby ten kształtownik nam nie leżał pod kątem, tylko idealnie nam leżał prostopadle do wiertła. Wtedy szansa jest duża, że to wiertło wyjdzie osiowo. Nie musimy tu walczyć o jakieś milimetry, a dlatego, że wewnętrzny otwór, czyli otwór, którym będą się te dwa kształtowniki schodzić, będzie sporo rozwiercony, właśnie po to, żeby ewentualne błędy podczas wiercenia nie wpłynęły nam na przelotowość tego otworu lub na nieprzelotowość. Wtedy są problemy, nie przechodzi nam śruba, na montażu się męczymy, są nerwy, jest to niepotrzebne. Dlatego śruby będą ósemki, będziemy to skręcać śrubami ósemkami. Wiercę, otwór nawet 10, 9,5 w zupełności. Ocynk w takiego otworu już nam nie powinien na tyle zalać, nie będziemy go musieli może nawet rozwiercać po ocynku. Natomiast właśnie te wewnętrzne otwory będą wywiercone nawet dwunastki. Nie ma to wpływu na nic, a dzięki temu, że tu będzie duży otwór, a one się spotykają, te otwory ze sobą, jeżeli by był otwór pasowny, to zawsze, jak wiecie, przesunięcie otworu gdzieś tam jest i te dwa otwory nigdy się nie zgrają ze sobą i już śruba nam nie przechodzi. Dlatego te śruby będą, te otwory będą wiercone grubsze. Ja biorę się w tej chwili za trasowanie. Jest tych kształtowników trochę, ale właśnie przez to, że będę trasował tylko jedną stronę, połowa pracy w zasadzie mi odpada. Tam mam słupki, pokażę wam, tam mam słupki już 40x40, czyli te niełączone mam już wyspawane, gotowe, czekają na zawiercenie pod ocynk, ale zajmiemy się pierw tymi słupkami. Tutaj widzę jeszcze dwa słupki mam do pospawania. Tutaj mamy słupki 40x40. Już ze wspawanymi loszami. Tu jest jeden otwór na szpilkę, tym razem dziesiątkę. Otwór jest 12 mm, a nawet 13 mm, ale o tym tłumaczyłem w odcinku o laszach. Tu jeszcze musimy zawiercić otwór wypływający, odpowietrzający do ocynku. Oczywiście u góry też musi być. Tutaj mamy słupki dłuższe. Natomiast te słupki są krótsze o 2 cm. A dlaczego są krótsze, to już wam tłumaczę. Balkon. Kształt balkonu, znaczy kształt barierek, to jest litera C, czyli mamy odcinek prosty i dwa boki. Płyta balkonu ma spad. Spad w takich miejscach zazwyczaj jest w granicach 2%, czyli na płycie o szerokości metra mamy spadu 2 cm. I to jest właśnie te 2 cm, o które my mamy słupek krótszy. Aby móc barierkę ustawić w pionie, nogi te skrajne przy ścianie muszą być krótsze dokładnie o tyle, o ile wynosi ten spad balkonu. Tu akurat nie znamy dokładnego spadu, ponieważ jeszcze nie są zrobione wylewki, ale przyjąłem 2 cm i budowlańcy mają też takie wskazówki, aby nie robić tego spadu ani większego, ani mniejszego. Wiadomo, jakieś tam niewielkie różnice są do skorygowania już na montażu,
Natomiast muszą być te nogi po prostu krótsze, bo barierka nam się będzie przewracać. Jak widzicie, jestem już poza połową. Nie patrzyłem na zegarek. Nie wiem, ile mi z tym czasu zeszło, ale naprawdę, no dosłownie chwila. Powiedzmy, nie wiem, 10 minut, może 15 i mamy już ponad połowę kształtowników napunktowanych. Jedyną uwagę, jaką mam, to młotkiem, jeżeli punktujemy, mamy jednak ten punkt większy, bardziej zauważalny i większy punkt nam stwarza lepsze gniazdo do wierteł o większej średnicy, ale może zastosujemy tu faktycznie wiertło z nawiertakiem, o którym wspominaliście w komentarzach. Będę widział, będziemy widzieć, jak się to będzie wiercić. Nie chciałbym wiercić to, powiedzmy, trójką, czwórką i potem rozwiercać, ponieważ to jest dodatkowa operacja. Chciałbym, żeby to od razu była, powiedzmy, dziewiątka i z drugiej strony dwunastka. I tym sposobem szybko my natrasowali nasze profile. Mogłem się pokusić o stworzenie przyrządu do wiercenia, aby przyrząd był przykręcony do stołu wiertarki i tylko wkładamy kształtownik i wiercimy, bez punktowania nawet. Ale jednak za ten czas, gdy napunktowałem te profile, na pewno nie wykonałbym takiego przyrządu do wiercenia, dlatego jak zwykle prosta metoda, a nie zawodzi. Kawałek listewki nawierconej i od niej napunktowane kształtowniki. Ważne, wspomnę Wam jeszcze raz, aby te odległości były takie same z dwóch stron, wtedy bez znaczenia, czy zawiercimy tak, czy odwrotnie. Zawsze mamy to samo, tak samo środek. Środek ma być środek, nie, że tam przesunięcie czy coś, ponieważ nawet w czasie spawania, jeżeli nie mielibyśmy tu tej symetrii, to w czasie spawania jest naprawdę nie trzeba dużo, aby doszło do błędu. Przekręcamy odwrotnie profil, spawujemy go, a na przykład na montażu okazuje się, że jest jakieś tam przesunięcie. Dlatego staram się zawsze robić to symetrycznie z jednej i z drugiej strony. Jak widzicie, sporo wiercenia mnie czeka. Ale nie bójcie się, już nie będę Was zanudzał wierceniem, ponieważ wierciliśmy już nieraz, także nie odpuszczę sobie ten temat. Widzimy się w kolejnym odcinku już podczas spawania konstrukcji tych balkonowych, tych barierek. No, a pewnie następny odcinek będzie już o wypełnianiu tych pól tralkami. Tralki będą z kształtownika 20x20, ale więcej o tym w kolejnych odcinkach, które obserwujcie, aby ich nie przegapić. Zasubskrybuj kanał, daj lajka, jak się podobało. Do zobaczenia. Cześć!